wracamy do dóbr brużyckich. Rafał Bratoszewski postanawia w jeszcze inny sposób podnieść dochodowość swojego majątku. Nie ma już prawdopodobnie miejsca na osadnictwo rolne, ale jest szansa, aby na wzór choćby właściciela Ozorkowa uprzemysłowić te dobra, czyli założyć osadę. Założyć osadę rzemieślniczą, jak wówczas się mówi, osadę fabryczną. Robi to. Niemniej jednak w dotychczasowej literaturze zajmującej się dziejami Aleksandrowa nie znajdziemy jednoznacznej odpowiedzi, kiedy osada rękodzielnicza Aleksandrów powstała. Nie rozwijając szeroko tego, co Państwo widzą na ekranie, wskazuję tylko na szereg przekazów, które mówią o różnych datach łączonych z początkami osady. Zyskała popularność ta obejmująca lata 1616-1818, kojarzona z budową kościoła. Kościół był katolicki, a więc nie mógł być budowany z myślą o przybyszach, którzy będą przecież innego wyznania, bo będą najprawdopodobniej luteranami. Wypośrodkowano tak ten okres na rok 1817 za sprawą Rejmunda Rendzielińskiego, który w 1820 roku pisał, że osada powstała i to szybko, 3 lata wcześniej. No 3 lata wcześniej to mógł być zarówno rok 17, pisał to w lipcu 20, jak i rok 1818. W każdym razie to sięganie do przodków było na tyle sugestywne, że w roku ubiegłym Aleksandrów obchodził dwustulecie swego powstania. Tymczasem, proszę Państwa, ten jubileusz należałoby i należy obchodzić w roku przyszłym. To jest pierwszy plan sporządzony na polecenie właściciela dóbr brużyckich. Widać kościół, w planie są zaznaczone grunty, które kościołowi, proboszczowi pod cmentarz zostają przeznaczone. Jest to rok 1818, więc jeszcze o osadzie i zabudowie mowy nie ma. To jest natomiast plan sporządzony przez Bernarda Schuttenbacha w roku 1821, tutaj centrum zabudowy Aleksandrowa, które już wyraźnie pokazuje, że działki, parcele od półtorej morgi do dwóch są już przygotowane na przyjęcie osadników. Rębieliński jest zachwycony układem przestrzennym, porównuje układ Aleksandrowa z układem Ozorkowa, który kilka dni wcześniej odwiedzał, dostrzegając tam jednak pewną swobodę, pewien nieporządek przestrzenny. To, co zobaczył w Aleksandrowie, szalenie go podniosło na duchu. Są takie opinie, że regularna zabudowa nowego miasta w Zgierzu, nowego miasta w Łodzi, w jakiś sposób wzorowana była na zabudowie czy rozplanowaniu przestrzennym Aleksandrowa. Czasem trzeba mieć trochę szczęścia. To nie jest odkrycie, bo odkrycie to jest czymś dużym. To jest sięgnięcie do poszytu w Zespole Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych w Agadzie, do którego chyba nikt wcześniej nie sięgnął. W tytule, tak jak i zawartość poszytu, dokumenty dotyczące miasta Aleksandrowa, początkowa data zamazana, ostatnia widoczna, 1631 rok, a więc sugerowałoby, zachęcało do tego, żeby sięgnąć. No i proszę Państwa, zdecydowałem się sięgnąć. Poza aktem erekcyjnym podnoszącym osadę Aleksandrów do rangi miasta w roku 1822, znalazłem opis miasta sporządzony przez burmistrza w roku 1824, gdzie w 4 miejscach, w różnych wariantach pisze się wyraźnie, że osada rękodzielnicza powstała w roku 1818, wtedy też zbudowano 2 pierwsze budynki. Tak więc władze Aleksandrowa powinny się sposobić za rok do kolejnego jubileuszu dwustulecia, natomiast badacze mogliby przysiąść nad napisaniem monografii Aleksandrowa, ponieważ jest to jedyne obok Ozorkowa miasto Łódzkiego Okręgu Przemysłowego, które swojej monografii się nie doczekało, a na to zasługuje. Dziękuję bardzo.